Cześć wszystkich i witam serdecznie. W tym wideo Wam pokażę jeden kolor, co wybrałam z nowej kolekcji Semilaka, z nowych magnetycznych, czyli kocie oko kolorów, co dopiero wyszły, w odcień 331. No to wybrałam kolor Blink Pink, czyli 331, to jest taki odcień różowy. Jak się otwiera, to tak naprawdę wydaje się tak, jakby był jakiś zwykły metalowy, to tak absolutnie nie można widzieć żadnego efektu. Efekt wyjdzie podczas pracy, czyli z korzystaniem z magnetu. Będę pracowała na moją prawą rękę, czyli będę używała lewą. Ta rączka odpoczęła 2 miesiące od wszystkiego. I będę używała jako na pierwszym paznokciu Semilac BB Rose, bo chcę zobaczyć, jak ten produkt będzie wyglądał na różnych odcień bazów lub kolorów jako podkład. Oczywiście moje paznokcie były już przygotowane, już delikatnie przepiłowane i już wyczyszczone klinerem i ja absolutnie nie chcę używać żadnego primera, chociaż do tej pory. I po przerwie 2 miesiącach było naprawdę tragiczne pracować lewą ręką na prawą. No i nakładamy i tak naprawdę po pierwszym nałożeniu jeszcze nic nie widać. Wygląda tak jak zwykły metalowy kolor, ale prawdziwa magia wejdzie w grę, jak skorzystamy z magnesu. No i za pomocą magnesu pobudzamy te wszystkie metalowe drobinki i tutaj nareszcie można widzieć prawdziwość tego koloru, czyli jest taki piękny, piękny, przezroczysty, bym powiedziała, różowy kolor, w którym pływają te wszystkie metalowe drobinki, co dopiero przebudziliśmy, odwróciliśmy w tym pięknym koloru i one się zaczynają ruszać. I to zależy od efektu, co chcemy oczywiście dokonać na końcu. Można się z tym bawić, jak długo się chce. No i wysuszyłam w lampie, jak już byłam zadowolona w moich drobinkach. No i teraz nakładam top. I efekt jest absolutnie przecudny w moim zdaniu. Ten odcień tego różu, w którym pływają te drobinki, to jest taki ciemny, różowy, taki stary, tak jak kiedyś, nie? Takie te stare, różowe, tak jak róża, piękny, dosłownie piękny kolor. Na drugim paznokciu będę używała Semilaka Pale Nude Bazy, bo chcę zobaczyć na tym odcieniu, jak będzie wyglądał i też, no oczywiście widziałam live'a Semilaka i wydaje mi się, że ona też próbuje na takich kolorów tutaj. Po prostu chciałam zobaczyć, jak on wygląda na innych różnych bazów lub kolorów jako podkład. No i idziemy znowu z magicznym magnetem i pobudzamy te wszystkie drobinki.
Ja skorzystałam tylko z tego malutkiego magnesu, dlatego że gdybym używała ten większy, ten co jest z drugiej strony, taki bardziej, co ma taki inny kształt, to by mi dało taką bardziej prostą linę, tak jak kocie oko, ale ja tak naprawdę nie chciałam tego. Ja chciałam coś o takie rozłożyć na całym paznokciu te drobinki, nie? I myślę, że efekt jest przecudny. Przypomina mi też taki velvet, taki różowy velvet, co kiedyś miałam w ręce. Nie pamiętam, czy u mojej mamy miała jakiś materiał tego typu, czy gdzie. I dosłownie to tak wyglądało. No i znowu, na pierwszym paznokciu używałam tej BB Base Rose, na drugim paznokciu używałam Pale Nude. Szczerze powiedząc, nie mogę widzieć różnicy ani w kamerze, ani tak na oko. To na trzecim paznokciu zdecydowałam, że chcę zobaczyć, jaką wygląda na przezroczystą bazę, czyli nie chcę żadnego koloru pod spodem, chcę zobaczyć, jak on czysto wygląda na paznokciu. I podejrzewam, że on ma bardzo intensywne przykrycie, ten różowy. To. No i tak naprawdę myślę, że nałożę bazę przezroczystą na czwartym i piątym paluszku, ale tam zmienię po prostu odcień koloru pod spodem. No i idziemy na ten przezroczysty i zobaczymy, co nam wyjdzie. No i pobudzamy nasze drobinki i tutaj szczerze można widzieć, jak ten kolor, w którym pływają drobinki, jest niesamowicie intensywny i w moim zdaniu, jak jest absolutnie niepotrzebne nakładać bazę w jakimś innym kolorze pod spodem, bo jak możecie widzieć, chociaż ja tak widzę, dla mnie to jest absolutnie prawie identyczne do drugiego paznokcia i do pierwszego. Absolutnie prawie nie widzę żadnej różnicy. Może jak chcę, to mogę powiedzieć, że może w pierwszym paznokciu tam jakoś wyskakuje letko ten BB Rose, ale tego nie widzę. Na tym paznokciu, na czwartym, chciałam zobaczyć, jak będzie wyglądało na jakimś ciemnym różem. To skorzystam z tego Jelly Clarezy tutaj w kolorze Plum, czyli jest piękny, ciemny róż lub magenta kolor. I szczerze, jak nałożyłam, bym powiedziała, że te drobinki w tym symilaku to pływają w takim lekko jaśniejszy kolorze jelly też, podobnym bardzo do tego Clarezy, co dopiero używałam. No i jak pobudzamy nasze drobinki, nareszcie widzę oczywiście jakąś różnicę, czyli po prostu z tym kolorem pod spodem wzmocniłam intensywność tego różu. No i oczywiście można się z tym bawić, dopóki nie jesteście zadowolone.
No i na ostatnim paznokciu chciałam wzmocnić intensywność różu lub zdecydowałam iść z fioletowym, ciemnym fioletowym, ale też chciałam spróbować z tym ciemnym fioletowym jelly z Claresy. Mogłam oczywiście spróbować na czarnym, ale tak naprawdę chciałam cały czas zostać różowym odcieniem. Oczywiście uważam, że trzeba uważać, czy nie założyć za dużo produktu i jest troszkę ciężko, dlatego że mam bardzo krótkie paznokcie. No i na tym kolorze efekt się bardzo zmienia, to znaczy efekt zostaje ten sam, ale ten ciemny fiolet z połączeniem z tym różowy to się robi prawie tak jak czarny i można zobaczyć jak właśnie te drobinki wyglądają na ciemniejszym kolorze. Myślę, że jest piękne, ale bym powiedziała, że jak wzięłam różowy odcień, to jest najbardziej, można się nim pocieszyć, jak się używa na jasną lub bezbarwną bazę. Oczywiście ten wideo nie jest absolutnie sponsorowany przez firmę Similaka lub żadnej innej firmy, co używam w wideo. Kupiłam kolor z własnej ręki, bo chciałam naprawdę go spróbować i z okazji też, czemu nie zrobić wideo i Wam pokazać z mojej perspektywy, jak wygląda i co o nim myślę. No i tutaj końcowy efekt jest absolutnie dla mnie przecudny. Bardzo się cieszę, że spróbowałam ten odcień różowego tutaj. Jak poszłam na wyspie i zobaczyłam też na żywo chyba kolor 330, ten drugi różowy, to chciałam go kupić, bo tak mi się wydawało, że może tamten by mi się bardziej podobał, ale ten po użyciu magnesu jest naprawdę moim zdaniem przecudny i bym go też szczerze używała na rękę ślubną, gdybym musiała wykonać ślubne paznokcie, bo jest naprawdę przecudny moim zdaniem. No i na koniec co bym powiedziała, bym poradziła absolutnie ten produkt, jak prawie zawsze polecam produkty z Similaka i tylko dlatego, że je bardzo lubię. Magnes co używałam dzisiaj, jestem prawie 100% pewna, że to był magnes z Similaka i te serduszka to nie były w magnesie, te serduszka to jest sama przyczepiłam. No to jest wszystko na tym wideo. Mam nadzieję, że Wam się spodobał lub mogłam poradzić z moim zdaniem. Nie dałam rady oczywiście, to była taka improwizacja tym wideo, dlatego że tak po prostu się stało, że chciałam spróbować, kupiłam i nagrałam, jak sobie sama próbowałam, dlatego nie było jak żadne intro na początku i nie będzie na końcu tego wideo. Jak Wam się podobał, to dajcie lajka, napiszcie mi coś w komentarzach, był mi bardzo przyjemnie z Wami pogadać. Subskrybujcie na moim kanale, jak jeszcze to nie robiliście. No i cóż, i zobaczymy się następnym razem. Pa!